tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń, kotociaki. Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Młody archeolog. Kotki i Musztardka oglądały program o archeologii, odkopując przeszłość. Bardzo dawno temu na tym kawałku ziemi żyły plemiona pierwotne. Spójrzcie, ziemia pod nami jest pełna ciekawych rzeczy z tamtych czasów. Sam pan będzie przekopywał tę ziemię? Obawiam się, że tak. Niewiele kotów chce zostać archeologami. Brakuje im cierpliwości i wolą całe dnie oglądać telewizję. Szkoda mi pana archeologa. A może pomożemy mu w poszukiwaniu starożytnych rzeczy? Oj tak, to będzie jak szukanie skarbu, ale fajnie. No właśnie, może znajdę coś cennego. Postanowione, chodźmy kopać jak archeolodzy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. No proszę, mój drogi. Wygląda na to, że będziesz zajęty w ten weekend. A? Następnego dnia tatuś kupił kotkom specjalne kaski i zawiózł je na miejsce wykopalisk. O! Sporo miejsca do kopania. Jesteśmy za wcześnie. Pan archeolog pewnie jeszcze sobie śpi. Nawet na moment się nie kładłem. Witam. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Dzień dobry panu. Ta młodzież bardzo chce zostać archeologami, więc przyjechali wykopać trochę starożytnych rzeczy. Po prostu wspaniale. Jesteście gotowi bardzo cierpliwie i ciężko pracować? Mhm. To możecie zacząć na trzeciej działce. Tam jeszcze nie kopałem. Super! Powodzenia, młodzieży. Kotki kopały cierpliwie i bardzo długo, ale nic nie znalazły. Założę się, że żadne plemię tu nie żyło i pewnie nie ma tu żadnego skarbu. Może masz rację. Kto wie? Ale pan archeolog wie, że coś tu jest. Nie pracowałby przecież tak ciężko na darmo. Najlepiej kopmy w różnych miejscach. Wtedy na pewno któreś z nas znajdzie skarb. Tym razem kotki znalazły mnóstwo rzeczy, ale raczej nie pochodziły ze starożytności. Miałam rację. Nie ma tu nic wartościowego. Ale musimy być cierpliwi, jak prawdziwi archeolodzy. Nie chcę kopać, chcę spać. To może kopmy na zmianę. Mniej się zmęczymy. Nie. Ja już nie chcę kopać. Chcę już do domu. Ja też. Wracam z nią. Mam już dość kopania w kurzu. Chyba wszyscy powinniśmy wracać do domu. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy archeologami. Co z waszą cierpliwością? Wyczerpała się. A moja jeszcze nie i nie mam zamiaru się poddać. O! Chyba znalazłaś coś ciekawego. Co to jest? Kopcie głębiej, jeszcze trochę. To na pewno coś starożytnego, prawda? Niech no spojrzę, co wykopałaś. Ohoho, to prawdziwa waza starożytnych plemion. Czyż nie jest piękna? To wspaniałe znalezisko, moja młoda archeolożko. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki kotkom i tatusiowi, a zwłaszcza dzięki cierpliwości Pianki, miejscowe muzeum zyskało nowy eksponat.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni.